Pamiętacie Januszo Olix? Nie. No ty nie, bo ciebie jeszcze na świecie nie było, jak ja to nagrywałem. Z Januszo Olix ostatnio postanowiłem przerzucić się na Januszy Allegro. Tylko że w taki sposób, ażeby produkty od tych Januszy Allegro kupować. Jeden taki odcinek ostatnio wyszedł na kanał Smoczy Duet. I z tego odcinka mam właśnie tą taką piękną maskę Mateusza Morawieckiego. A co znajdziemy dzisiaj? Gówno. Lepiej nie kraść. Janusza Allegro, lecimy. Ej, Aniela, ty to jednak masz nosa. Strój kupa nadmuchiwany brązowy emoji pup gówno. Znaczy, no kolesiowi się ewidentnie nie podoba. Wiesz co, ja bym ten strój kupił, tylko że ja bym tak wyglądał bez pompowania tego stroju. Takie fałdy tutaj. No. Poza tym jest strasznie drogi, także dobra, może akurat to sobie odpuścimy. Strój plemnika z permoludek. Kurwa, zamawiam to. SMML, to nie będzie do mnie dobre, co? Nie chcę tego zakładać. Kurwa, bądź z permoludkiem, proszę. Nie, ja ci tu zamówię. To jest dokładnie to, słuchajcie, to jest dokładnie to. To są dokładnie te rzeczy, dla których kręcimy te filmy, nie? Nie mam bata. Dekoracja odcięta głowa krowy, straszna. Ej, a są odcięte głowy zebry? Ja pierdzielę. Co? Nie, nic, kompletnie. Balon foliowy głowa zebry. Dmuchać zebrę? To nie, ja już musiałem pomyśleć na... Powiem ci tak, będę dmuchać zebrę, to daj do koszyka. Do końca tu zmierzamy w ogóle. Nie podoba mi się ten wdech. Czapka, lisek, strój dla dzieci. Dobra, zmieszczę się, mam małą głowę. Aniela, dla dzieci. Dobrze. Jak to... będziesz tym chodzić po mieście, to będą cię zaczepiać osoby w białym AMG A35. Na rejestracjach Szczecina. Tak. Dodaj. Weź sobie też. Ja mam sobie też wziąć? Mhm, pingwinka. Ja sobie wezmę... Dobra, zamknij oczy, odwróć się. Ja ci nie powiem, które ja wezmę, ale jak wezmę, to będzie, bo dojdzie... No nie gap się! Sio! Czy ty wyszedłeś z tego? Wypi***alaj tam, sio. Ja sobie znajdę jakieś fajne, zobacz. Sekunda. Nie gap się. Nie gap, ja się tylko przebieram nóżkami, bo się niecierpliwie. No czekam. Okej, okay, już. Wybrałeś? Tak. Flynova Hit, latający fidget spinner. Fidget spinner za stówę? No są takie, to się były. To jest fidget spinner na USB? Co do chuja? Tylko, że on lata. Ale co, nie rozumiem. Latający fidget spinner, to sobie dokupisz i to będzie ci fruwać po pokoju i na przykład przywali ci w mordę, czy co? Ale jest napisane, że latający. Dobra, dodaj do koszyka. Nie! No co nie? Latające fidget spinnery, ja to chcę. I ludzie byliby wściekli, jak ja bym tego nie zamówił. No dobra. Zestaw zebrał paska z łóżkami i ogon, kurwa, dodaj. Biorę to. Albo będę w tym chodził. Ja pierdził. A to, a antystresowy grzyb. Kupić ci antystresowego grzyba? Nie. Nie chcesz? Nie. Ja tam widzę inny zastosowanie. Może ci kupię jednak. Nie. Ale ja wiem, że ty chcesz. Zaczerwieniłaś się cała. Nie! No, dobra, no nie wiesz tego, po co mi grzyb do ściskania? Żeby ściskać. Głupio się pytasz. Długopis, rękawica bokserska na sprężynie jak proca. Skróty pomysłowe. Bierzemy? No. Bierzemy. Szlugopis. Długopis, papieros, prezent, gadżet. Słuchajcie, ja was nie podpuszczam, ale nie zamówicie sobie szlugopisu i nie pójdziecie z nim do szkoły. W sumie teraz nie mają jak pójść. W sensie, czaicie to. Siedzicie sobie na lekcji, tak o, piszecie sobie szlugie. Ja jestem więcej niż pewien, że to posypią się uwagi. Ale i tak to dodam, chcę to zobaczyć. Ale wiesz co, weź poczekaj, ja się muszę napić kawy. Jak ty się napiłaś, to ja też muszę się napić. Pijmy razem. A wiesz co jeszcze możemy zamówić? Ja bym sobie zamówił GBS-a jeszcze. Jak już jesteśmy na tym Allegro, to ja bym sobie wszedł na GBS.pl. Bo teraz dodali dwa nowe smaki. Bułeczki cynamonowe i piernik z dżemem. I to jest tak dobre, naprawdę, to jest pyszne. Także ja sobie tutaj wejdę. Kawa rozpuszczalna w proszku, weźmiemy sobie piernik z dżemem, 100 sztuk. Co? No może, dobra, niech będzie. Do koszyka, cyk, bardzo ładnie. Ja bym chciał jeszcze sobie wziąć bułeczka cynamonowa. I też 99, super. I teraz patrz, mamy cenę 7978 zł, ale ja sobie piszę kod rabatowy Kacper. Wow! Widzisz? 1600 zł taniej. Bo nie wiem, czy wiecie, ale z kodem Kacper macie zniżkę na gvs.pl, czyli na stronce, tudzież sklepie, z którego kupujemy sobie regularnie kawę. I musimy tą kawę pić, bo nie da się inaczej wytrzymać na nagrywkach, bo jest tak słaba pogoda po prostu. Cały czas jesteśmy śpiący, więc cały czas musimy pić kawę. Kawę GBS. Bo jak wypijemy kawę GBS, KB. To... Co? Powiedziałeś KB. No to KB. Nie wiem, czy wiecie, ale generalnie tu jest pięciokrotnie większa ilość kofeiny niż zwykła
ciepłej kawie. Także wypijecie sobie dosłownie jedną taką filiżankę GBS-a. Znaczy, filiżankę. Kubek, o. Zalejecie sobie tak powiedzmy do połowy mlekiem i wtedy jak sobie tą kawusię zrobicie, sobie wypijecie, to macie tyle w sobie kofeiny, ile jakbyście wypili ile? 3 chyba puszki energetyka, nie? Nie mam pojęcia. Coś takiego, chyba 3 puszki energetyka, no albo 5 zwykłych kaw. Także jeżeli czasem potrzebujecie się obudzić, nabyć trochę energii, żeby coś porobić w ciągu dnia, a nie tylko leżeć, oglądać YouTube'a, tak, patrzę na ciebie, to serdecznie was zapraszam do sprawdzenia stronki gbs.pl. A jeżeli macie jakichś przyjaciół, którzy piją kawę, albo na przykład przyjaciół, którzy piją herbatę... Albo rodziców! Nie, no ich nie ma rodziców w tym domu, tak? Znaczy, no... Dobra, rodzice czasem się zdarzają, ale jeżeli na przykład chcecie im zrobić prezent, to możecie kupić zwykłą zawartość kofeiny, albo właśnie herbatę z dodatkiem... Co? Herbatę? Nie wiedziałam, że jest herbata. Która redukuje stres i poprawia nastrój, to jeżeli sobie zamówicie właśnie z kodem Kacper, to dostaniecie 20% zniżki. Także sprawdzajcie sobie, ja naprawdę gorąco wam z całego serca polecam. Cześć kochani, witamy was parę dni później! Tak! Jak widzicie, ubranka są inne, jak widzicie, tło jest inne, ale mam nadzieję, że to nie będzie przeszkadzać. Słuchajcie, dotarło do nas parę paczek. Taka sobie możesz trzymać. Taka paczuszka. Taka druga sobie też taka możesz trzymać. Druga paczuszka. Takie jakieś takie kolejne dwie, jest tego sporo. I potem zaczynają się większe. Takie naprawdę, kurde, takie spore, nie? Dobra, od której chcielibyśmy zacząć? Ta czarna mnie kusi. Ta czarna? No. Ale jesteś rasistowska. Dobrze, może być. Czy ja coś powiedziałam? Nie. Radzę sobie. Trochę się tak średnio. Otwieranie paczek i smak paczki. Dobra, może oddaj nóż lepiej. Co to będzie? Teraz ja będę otwierać w tym odcineczku. To nam zajmie lata wtedy, a nie raz. Co to jest, Kacper? Jak myślisz? Nie! To jest latający fidget spinner! Czekaj, instrukcja! To jest instrukcja? Po co ci instrukcja? To jest latający fidget spinner. To jest USB. Nie mów mi, że trzeba być teraz ładować. Jeden. W opakowaniu. Dobra, sram na to. Aby rozpocząć ładować, trzeba na... To się działa? To się mryga, no. Dobra, jak korzystać z urządzenia? Chwyć urządzenie w dolnej i górnej części zgodnie z rysunkiem oraz przełącz włącznik na on. Włączony. Kurde, boję się! Włóż tam palce, to cię przetnie. Dobra, pierdzieliś to. Rozumiesz coś z tego? Weź! Żywuję, tak. Nie. A jak to się wyłącza? Nie wiem, nie, oni nie sobie tego pewnie. Jak to wyłączyć? Ej, to jak to się wyłącza? Moment, panika. To nie ma nic o tym, jak to wyłączyć! Ale to ma animację tych światełek! Ale to cię może skrzywdzić normalnie. Ja bym to opuścił, ale się boję, że mi w mordę poleci. Poczekaj. Nie! Ale super! Bo to nie moją stronę. To to wi? No. To na mnie skoczyło! Jaki fajny bajer! Ja pierdzielę! Jak był ten odcinek beczki, że koleś handlował fidget spinnerami, nie? No! Wiesz, za ile by taki poszedł? Patrz, pytasz to? Czekaj, ja nie... Halo, halo! Stój! Poczekaj, ja bym chyba to chciał... coś się zepsuło. Aha, futro joyki! Super! Pierdziele z tymi psami. Jak macie psy, to nie kupujcie tego, nie? Czekaj. Mogę teraz się... Ale fajnie skacze. Okej, okay, czyli... gadżet za... Coś odpadło, tego coś było chyba, czy nie? No dobra, zepsuliśmy. Dobra, czyli tak, ja zgaduję, że bateria padła. No, to ale... tak brzmi. Zarąbisty gadżet, nie? W sensie... Jak zaczęło się kręcić, tak panicznie, tak! Nie wiesz, co z tym zrobić w ogóle. No nie. Ale nie, naprawdę, gadżet jest świetny. Ja ci powiem, że jeżeli fidget spinnery by miało wrócić do łask, to dzięki czemuś takiemu, nie? O! No nie! O, tak! Jakie to jest ty? Ciężkie, nie? To się nadaje na zabawkę dla psów? Chyba nie. Wiesz co, to jest taki chyba... Nie, no to nie. Może być toksyczny nawet, taka guma. Jak w prawdziwym życiu, ty. Doświadczenie, co? Będziesz się chwalić przed koleżankami, jakiego masz dużego falusa, co? A to śmierdzi. To śmierdzi strasznie. Takim... Ja bym tego psa nie dawał. A co się dzieje? Nie, bo tam może być takie, wiesz, takie jakby mąka taka, wiesz. Aha, wibrujące takie. Nie no, generalnie... Dobrze, już ci oddaję, Boże, jaka łapczywa. Do śmieci. Dobrze, do śmieci. No i ile to wydałem? Z 50 zł, dzięki, poszło do śmieci. Fajnie, Aniela, dziękuję. O. Szlugopis? Szlugopis. A co? To jest długopis. Aha, to jest ten długopis, co cię wali po mordzie. Haha, szlugopis, haha. Fajnie wyglądasz, szlugopis. Jak się trzyma papierosy? Tu, tak. Czy już jestem dojrzałym... Gimbusem? Tak. Nie no, długopis, zobaczymy w ogóle, czy on pisze.
Piszę. Kolor czarny, by ktoś się zastanawiał. Czaisz czymś takim na maturę przyjść? Ja pierdzielę! Czaicie przyjść czymś takim na maturę? Albo na jakiś sprawdzian w ogóle... Zabrać coś takiego do szkoły. Anielix, to jest złoto. Anielix potwierdza. Ale czaisz ból dupy nauczycieli o coś takiego? Albo sprawdzian z jakimś takim... z banem. Podchodzi do ciebie nauczycielka, coś tam piszesz. Piszesz sobie sprawdzian? I ona się nachyla? I tak w mordę. Ale szlugopis jest tak lepszy. Nie, no, to jest fajne miękkie, to ci sobie w ogóle krzywdy sobie nie zrobisz. Pokaż. To się ten sznurek mnie irytuje. No, gdyby go nie było. No, on to naprawdę krzywdy nie zrobi. Dlatego jak będziecie zamawiać takie coś na nauczyciela, to weźcie metalowe, dobra? Kolejna rzecz! Dobra. Tutaj coś mamy. Ja otwieram. Nóż. Na cholerę ci nóż, jak to możesz sobie... Pominijmy to. Jak myślisz, co to jest? Nie wiem. Zebra. Zebo! Dmuchaj zebo, zebrę. Sorry, to nie tak miał zabrzmieć. Tak. Nie tym razem. Już ja się znam. Nie mamy helu, mogliśmy kupić hel. W sensie... Co? Dawaj, nadmucham zebo. Tam jest rurka? Tak, wkładasz zebo i dmuchasz. Tu wkładasz rurkę i dmuchasz? Dmuchałam już takie. Aha, okej, okay. Mów i... mi tak dalej. Tak, teraz dmuchasz i jak skończysz, to wyciągasz i to po prostu przyciskasz. Coś się nie ładuje. Jesteś cwanem. Dawaj sprężone powietrze do środka i będziemy tego dmuchać ręcznie. Okay, chyba tutaj zebo. To musi być bardzo przyjemny dźwięk. Ja widzę wykres na mikrofonie. Jak to wygląda, nie? O! Skończyło mi się? Dobra, skończyło mi się sprężone powietrze, ale było warto. Przytrzymaj, proszę. Na szczęście mam drugą butlę. Wkładaj rurę. No i już będzie spoko. Kacper uczy i bawi, jak napełniać balony. No cudowna zebra. Tutaj taka... O, no homo. Nasz zebolek będzie... Trzeba go powiesić. Okej, może ja go po prostu odłożę, no ale tak. Jak masz... Co się, ty się już nie odzywaj, naprawdę. Chyba sobie narobiłam wrogów, co? Czemu? Nie wiem, o co chodzi. I przypominam, że GBS liczy się z kodem Kacper, nie z kodem z... Także jeżeli jeszcze się zastanawiacie, to nie używajcie kodu, bo daje wam mniej zniżki niż kod Kacper, który daje wam aż 20% zniżki, tak? Kod Kacper, najlepszy kod do GBS-a, polecam. Dobra, kolejna paczuszka, co mamy w... Co mamy w... Patrzcie, co dostaliśmy. Gdzie jest nasz zebo? Daj naszego zebo. To ja, zebo. Coś pięknego, poczekaj. Czy ty jesteś teraz panią zebrą? Kurwa, poczekaj. Dawaj na to, elfie uszy. Elfia zebra. Ej, to było śmieszne. Ogon jeszcze. Nie wiem, jak ten ogon mam sobie przyczepić. Ja coś wykminię. Do kałaczka i w dupę. Bardzo śmieszne. Kto ma taki obwód talii? Jak to założyć? Czy to jest na... Hell yeah. Bitches. Czekaj, czy uda się założyć? Mogę ci pomóc. Dawaj. Podtrzymaj zebra. Wyglądasz jak taki osiołek. Jestem zebrą. Nie da się tego założyć, niestety. Nie mogę być elfią zebrą. Składam reklamację. Mogę być elfim niedorozwojem. Wiesz, jak masz to modyfikacje z cyberpunka, nie? To takie ostrze, ale dla ubogich. Szczepy. Kiedy kupisz sobie szczep z black marketu, to tak on wygląda wtedy. Jak by wyglądała? Jak debil. Pokaż się. Dobra, to nie jest śmieszne. Gdzie twój łuk, Legolasie? Weź załóż to. No jak debil kompletny. Czuję się upokorzona w jakiś sposób. Dobra, weź to ściągaj, lecimy dalej. Dobra, dawaj, otwieramy kolejną paczkę. Tym razem już większą, bo widzę, że te mniejsze się chyba skończyły powoli. Niosłam nią deszczu i cierpienia. Jesteś panią kurierzycą. Nożyca, kurierzyca, tak jest, smoczyca DPD. O Jezu, ile tu jest rzeczy. To z jednego sklepu aż. Tak, patrzcie, tutaj są wszystkie rzeczy. Teraz mamy co testować. To chciałam. Sarambiste, będę w tym chodzić. Boję się. Ja też. Nie patrzę. Nie patrzę. Jak skończysz, to powiedz. Już? No. Nie wiem, że to zrobiłeś. Jak debil najgorszy. Witam was w serii Janusze Allegro. Dzisiaj nakręcimy o tym, jak to być Polakiem. W dzisiejszym odcinku będę wyzywał sprzedawców, czemu mają tak wysokie ceny, a nie niższe specjalnie dla mnie.
Jesteś cały w takich futerkach. No właśnie. Zassałem je trochę. Wiecie co, ja tego produktu nie polecam. Ja swój produkt polecam, bo jest wygodny. I się czuję, jakbym była w końcu sobą. Ty jesteś łbym, a nie lisem. Masz piękne oczy teraz i włosy. A bo uszka trzeba mu podnieść. Nie, nic się nie zmieniło, Ania. Anielix. Daj to. Chcesz się cofnąć o 20 lat w ewolucji? Zobaczymy, jaka jesteś szybka. Ile mi za to zapłacisz? Mogę dać ci chusteczki Happy Tars za jedyne 16 zł. Okej, okay, czyli tutaj mamy... Ja bym w to nie wszedł chyba. Nie no, wszedłbyś, bo zobacz, jak to się rozciąga. Dobra, czyli ty możesz w to wejść. Chodź, pomogę ci. Mam się rozebrać? 50 tysięcy lajków! Kładaj giry. A to z przód czy tył? Ja nie wiem. A to jest tragedia. Tragedia to będzie dopiero jak to włożysz. Dobra, uznajmy, że to jest tył. Za gówno. Musisz mi za to zapłacić. Dawaj, wkładaj. Może to za pajac. Siema. Czuję się jak idiota. Wszystko się zgadza. Dawaj, nie pierdzie. No weź to głowę do góry. I ty kurwa byłaś najszybsza, tak? Ja pierdził. Rozwieszysz mnie? 50 tysięcy lajków. Dobra, dziękuję wam ślicznie za oglądanie. Oczywiście, jeżeli odcinek mi się spodoba, to pamiętajcie, że możecie użyć kodu Kacper, który daje wam 20% zniżki, więc jeżeli jeszcze nigdy nie wchodziliście na stronę gbs.pl, to zróbcie to teraz, właśnie teraz, bo właśnie teraz są unikatowe smaki na święta. Pamiętajcie, żeby kawę robić sobie najlepiej z mlekiem, w proporcjach takie 50 na 50. Ja lubię tak 3/4 kawy, 1/4 mleka, bo wtedy GBS-ik jest naprawdę mua. A jeżeli jeszcze nigdy nie piliście, to polecam wam smak batonika wafelkowego, bo na start jest naprawdę super. A tymczasem żegnamy się z wami. Jeżeli nie widzieliście odcinka, który wyszedł właśnie teraz na kanale Smoczy Duet, to sprawdzajcie koniecznie ten tutaj link, bo film jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. A jeżeli podoba wam się ta seria i chcecie kolejne odcinki, no to... Nie, proszę nie. Bardzo chcecie, ja wiem. W każdym razie trzymajcie się ciepło. Wesołych świąt i cześć.